Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie, programie, który co weekend podsumowuje to, co dzieje się na wszystkich skoczniach narciarskich świata. Michał Korościel, kłaniam się. Dzisiaj standardowe zestawienie zimnych drani. W swojej zakopiańskiej rezydencji jest Jakub Kot. Witam cię, Jakubie. Witam ciebie, Igorze. Ja jestem Michał. No to mówię, witam ciebie, aha, Igorze. Aha, dobra, a bo jest jeszcze i Igor Błachut. Witamy cię, Igorze. Dzień dobry. Dobrze, panowie, no przywitanie było niemal tak szalone jak to, co działo się w Willingen. Najpierw, zanim postawię jakieś śmiałe tezy, Jakub, to spróbuj podsumować tak zgrabnie, co tam się wydarzyło. Ojej, to zgrabnie, to bym to zrobił tak samo jak ten konkurs trwający w niedzielę, czyli nie tak zgrabnie, bym musiał opowiadać, więc tego nie będę robił. Szczególnie, że ten konkurs, a raczej ta jedna seria tak się ciągła, aż można było przysnąć czasami, więc też nie będę tego robił, żeby tutaj państwo nie przysnęli. Więc może, o, może oddam Igorowi, który to może tak streści, tak bardziej treściwie i ciekawie. Igor, podejmujesz się wyzwania? No proszę cię uprzejmie. Kwalifikacje wygrał Andrzej Stękała, pierwszy i drugi konkurs Halvor Egner Granerud, czyli właściwie jak zwykle życiówka Klemensa Murańki, świetny występ Piotra Żyły dzisiaj, wczoraj Polacy gorzej. A, jeszcze rekord Klemensa. Do zobaczenia za tydzień. No. Pozdrawiamy. A nie, dobra, panowie, to przechodzę do śmiałych test. Najpierw paradoksy. Zobaczcie, Andrzejem Stękałą, przepraszam, zachwycamy się przez cały sezon. Super, super Andrzej Stękała. Nagle jeden konkurs w Willingen. Okazuje się, że Klemens Murańka po tym, co się wydarzyło dzisiaj, już ma lepszą życiówkę niż Andrzej Stękała, bo był czwarty, a Andrzej Stękała w Pucharze Świata nigdy tak wysoko nie był. Z tych faktów, z czystej matematyki, Jakubie, wynika, że Klemens jest lepszy od Andrzeja. Proszę się odnieść do tego. No, potwierdzam, Klemens jest lepszy od Andrzeja. No i co ci mogę więcej powiedzieć? No, ale tak mi jest na papierze. Dzisiaj, ale mi dzisiaj utrudniacie. Dobra, Kuba, wiesz co, to przejdziemy do zagadek. Zobaczymy, czy tu będziesz taki mocny. Najpierw wprowadzenie. Halvor Egner Granerud wygrał dzisiaj po raz 8 w swojej karierze. Żaden Norweg nigdy wcześniej nie wygrał aż tylu konkursów w jednym sezonie. Do tej pory rekordzistą w tej kategorii był Jokelso i 7 konkursów. Natomiast pytanie jest następujące, zagadkowe. Który Norweg w całej historii wygrał najwięcej pucharów świata? Najwięcej konkursów pucharu świata? Oj, Michał, jak ja na ciebie przygotuję taką zagadkę na Zakopane, to się nie pozbierasz. Śmiało. Dobrze, a mam telefon do przyjaciela, żeby do pieczata zadzwonić, czy nie? Nie, nie możesz. Nie mogę, jakbym zadzwonił? No, spróbuj. Nie, bo przedłużymy. A podpowiedź? O, to proszę podpowiedź. Ma imię na 4 litery. Na 4 litery imię i wygrał najwięcej konkursów pucharu świata. Spośród Norwegów. No. Dobra, dalej, druga podpowiedź. Jego imię zaczyna się na taką samą literę, na jaką się kończy. Na R? Aha. Czyżby to był Roar? Tak, Roar Jokelsøy. A ile tych konkursów wygrał? No chyba 7. Znaczy w sensie w sezonie. A ile w sumie? Możesz się pomylić. Podpowiedź? O 100. 150. Żartuję. Podpowiedź? 11 wygrał. Dobra, dajmy spokój tym zagadkom. Dobra, Igor, przechodzimy do ciebie. Mam nadzieję, że wypowiedź będzie trwała więcej niż 10 sekund. Spróbuję tak sformułować pytanie. Uwaga. No już pytanie jest dłuższe, także śmiało. No ciągnij wątek. Ciągnę wątek dalej. Czy można wyciągnąć jakiekolwiek racjonalne wnioski z tego, co się wydarzyło w Willingen? Czy po prostu to wybryk natury, który przeczy wszelkim regułom? No, może nie wszelkim, bo gdyby to był pierwszy konkurs w historii, taki, w którym wszystko się ciągnie jak flaki z olejem i na siłę za uszy jest przyciągana ta jedna seria, która ostatecznie okazuje się serią finałową i kwalifikacyjną zarazem. A więc to no, nic nowego o tyle, że w sporcie, który rozgrywany jest na świeżym powietrzu, zdarza się, że to świeże powietrze się porusza za mocno, zdecydowanie za szybko i w ten sposób się zabawa psuje. No ale dzisiaj widzieliśmy, jaką potęgą jest telewizja. Przecież w normalnym układzie, gdyby to nie chodziło o to, żeby przeprowadzić te transmisje od początku do końca, no to przypuszczam, że zrobiono by z tymi zawodami to, co wcześniej z kwalifikacjami, czyli dano by sobie spokój już w momencie, kiedy tam nie pamiętam, który z zawodników miał
Hajbek miał, zdaje się, 29 punktów rekompensaty, prawda? Mhm. No ale wcześniej też było tak, że po paręnaście i 20 było na plusie, a bywało, że ktoś tam miał minus ileś, prawda? No więc było wiadomo, że kompletnie to się do niczego nie nadaje, te wszystkie przeliczniki. Znaczy to one, że się nie nadają do niczego, to wiemy od dawna, no, ale dzisiaj było to aż za bardzo widać. Tym bardziej, że no, często bywało tak, że zawodnik w momencie, kiedy przygotowywał się do startu, to wyświetlała się jakaś tam wartość, prawda? Że tyle powinien skoczyć, to obejmie prowadzenie przy założeniu, że ma dobre noty. Po czym skacze i nagle ta linia albo odjeżdża niedaleko, nie wiadomo jak daleko do przodu, albo ucieka wysoko do góry, bo okazuje się, że kierunek wiatru się zmienia, czy siła tego wiatru się zmienia. No i co? No takie to było do oglądania średnie, przypuszczam. Mhm. Tylu zawodników, którzy schodzili ze skoku z takim wyrazem twarzy, cokolwiek dziwnym, na zasadzie, że no nie są zachwyceni tym, co się wydarzyło, no to nie oglądaliśmy od dawna. Myślę, że nawet w tym sezonie wrócę, która słynie z tego, że tam zawsze się jakieś rzeczy dziwne wydarzają, no to było w porównaniu z tym zupełnie spokojnie. Dobrze, Igorze, teraz chcę zapytać cię o kulisy pracy komentatora w takich warunkach. Nie miałeś tak w połowie dość i nie pomyślałeś sobie, kurczę, dosyć, o czym my będziemy gadać? Nie chcę powiedzieć, że gadaliście bez sensu, wziąwszy pod uwagę... Nie, no dziękujemy. Wziąwszy pod uwagę warunki, ale nie miałeś w połowie dość, nie szturchałeś tam Marka i mówisz, nie chodź, widzisz, no ale co, tu dochodzimy do samego sedna zagadnienia, to znaczy w normalnym układzie, takim, że siedzimy w jednej budzie komentatorskiej, to byłoby to nawet zupełnie spokojnie do pociągnięcia. Jeden skupia się na snuciu jakiegoś wątku, a drugi spokojnie sobie tam, nie wiem, przegląda interesujące rzeczy w internecie, bo jak wiemy, internet jest kopalnią szalenie ciekawych rzeczy i moglibyśmy dowolny wątek pociągnąć, no ale ponieważ na skutek tych cudownych rozporządzeń i bezpieczeństwa pracy i higieny, to BHP mamy takie, że ja pracuję w jednej budzie komentatorskiej, a Marek dwie budy dalej, więc się nie widzimy. Siłą rzeczy takie konkursy jak ten komentuje się o tyle gorzej, że no nie możemy sobie dać mrugnięciem oka znać, że to teraz ty poopowiadaj trochę, ja się, nie wiem, skupię na szukaniu jakiejś ciekawostki, która szanownych widzów zajmie odrobinę bardziej niż oglądanie wstążeczki, która faluje na wietrze. No właśnie, to tym trudniejsze było zdecydowanie, ale teraz wracając do wyników, ciebie, Jakub, chciałem zapytać, bo ja miałem w pewnym momencie po skoku Piotra Żyły takie wrażenie, Piotr Żyła musi wygrać, żeby jakiejkolwiek sprawiedliwości stało się zadość, dlatego że najbardziej zwariowany konkurs w sezonie powinien wygrać najbardziej zwariowany skoczek, czyż nie tak? No pewnie tak, pewnie masz rację i Piotrek był blisko, natomiast no PH ma takiego, że jest taki norweski skoczek Granerud, który, no zgodzę się tutaj, bo tak chyba Igor nawet tego zwrotu używał w trakcie transmisji, że lata w innej lidze. No i na tą chwilę widzimy, że on lata w innej lidze, że jest to obecnie najlepszy skoczek skaczący w Pucharze Świata, więc trafił na Graneruda, ale czy ja wiem, czy sprawiedliwości, żeby stała się zadość, no w skokach chyba nigdy nie będzie tej sprawiedliwości. Chociaż czasami jak patrzymy na takie koło fortuny, to w jednym sezonie znasz piosenkę przecież Zenka, prawda? Los mi daje, raz zabiera, coś takiego. Życie ze mną Piotrek raz żyła, pokiera, raz mi daje, raz zabiera, dokładnie tak. Chłopaki, mogę się włączyć? Śmiało. No więc ja nie znałem tego utworu, moglibyście zaśpiewać? Tak, czekaj. Życie ze mną gra w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Raz mi daje, raz zabiera. Dobra, dziękuję, cofam prośbę. Miał ty. A ja. Dobrze, panie montażyście, proszę to wyciąć, cicho. Dobrze, przechodzimy, panowie, do telewizji, chłopaki. Przechodzimy do następnego zagadnienia, mam nadzieję, że ostatniego, chociaż nie wiadomo... A ja to zagadnienie nie skończyłem, panie Michał. A, nie skończyłeś. Mam chociaż jedną merytoryczną rzecz powiedzieć. Mhm. Bo zobacz na przykład, co było z Dawidem Kubackim w Pjongczangu, tak, na skoczni normalnej, gdzie był tam liczony jako jeden z faworytów. Dobrze pamiętam, jak to się stało, że tam był chyba w trzeciej dziesiątce. Minął kolejny sezon, troszeczkę tam przeskakał, nagle przyszło Zeffel. Tam który był? Nie wszedł w ogóle? W Pjongczangu nie wszedł do finałowej, bo go zdmuchnęło. To mówię o konkursie na normalnej skoczni, gdzie Dawid na treningach ustawiał wszystkich po kątach, po czym przyszedł konkurs, tak, który można spokojnie porównać do tego dzisiejszego, bo był równie fajny. I Dawid bez medalu skończył te zawody. No a potem tak, no potem Zeffel sobie odbił. No. Chodzi, na igrzyskach liczy się medal, tak? I on tam był w gronie faworytów. Wiemy, że przez złe warunki
czy był 30 czy 25, to już nie zmienia rzeczy, bo i tak tego medalu nie zdobył, a później przyszło Zeffelt, gdzie dobrze wiemy, że tam akurat aura troszeczkę jemu sprzyjała, bo z 27 w tych okolicznościach awansować na pierwsze miejsce to jest niewiarygodne, a się udało. Jakbyśmy chcieli tak szukać różnych przypadków Wellingera z Rower, który został też na zakończenie na Mamucie w Vickersund zdmuchnięty przy prawie pewnym zwycięstwie w Rowerze, i potem właśnie Pyeongchang, to ta koło fortuny tak jest właśnie, tak się toczy. I tutaj być może jednemu ci zabrało skoczkowi dzisiejszymi warunkami, ale mu oddam może za tydzień, za dwa, może za rok. Więc a propos tej sprawiedliwości w skokach, panie Michale. Natomiast jeżeli pozwolisz, tylko jeszcze jeden temat z Simon Amman, bo pewnie będziemy kończyć. Zobaczcie, jak on się cieszył. Ten stary to złe słowo, przepraszam, ale ten już starszy wiekiem, doświadczony zawodnik, i on cieszy się jak naprawdę, jakby miał wygrać konkurs Paru Świata, potem siedzi na tym miejscu dla lidera, on nawet nie chce ubrać kurtki, nie ściąga kasku, po prostu siedzi, jego to ewidentnie bawi, cieszy, że to tak wszystko wygląda. I ja bym chciał to zapamiętać z tego Willingen, które było szalone, ale te obrazki Simona Amana, który cieszył się jak dziecko z tych swoich skoków, to było przepiękne. No tak, jeżeli czterokrotny mistrz olimpijski cieszy się, że awansował do drugiej serii, to rzeczywiście są obrazki, proszę państwa, warte zapamiętania. No dobrze, bardzo dziękujemy za dziś. Igor Błachut. Dziękuję. Jakub Kot. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. Do widzenia, dobranoc, bo ludzie mogą oglądać to, kiedy im się podoba. Michał Korościel, kłaniamy się, polecamy się w Eurosporcie.